Dwie różne chyba połowy, bo myślę, że w pierwszej połowie mecz bardzo wyrównany. Na początku też drużyna Lechii miała 2-3 sytuacje, których nie wykorzystała, natomiast my potem też mieliśmy swoje sytuacje. Ta pierwsza połowa skończyła się wynikiem 2-2. Drugie troszkę niższy poziom, jeśli chodzi o typowo piłkarską sferę. Na pewno więcej grania dłuższą piłką i więcej przede wszystkim błędów w defensywie i w samym ustawieniu. Natomiast jestem zadowolony z tego spotkania, że fajnie, że udało się zorganizować taki mecz z drużyną rezerw Lechii. Mogliśmy zmierzyć się z rywalem, który też rywalizuje na co dzień w czwartej lidze, co prawda nie naszej, ale pomorskiej, także jestem zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, to na pewno pewnie w poniedziałek lub wtorek zrobimy analizę tego spotkania i wytkniemy błędy, pokażemy też dobre momenty, także na tą analizę taką głębszą to na pewno jeszcze przyjdzie czas. Na pewno te sparingi to będzie jakieś odzwierciedlenie tego, co robimy na treningach. Starałem się ułożyć te sparingi, żeby grać już z seniorami z czwartą ligą. Nie za każdym razem się to udało, bo też gramy parę sparingów z różnymi z okręgówki, ale zależało mi na tym, żeby po prostu ci chłopacy rywalizowali już z seniorami i jakby wdrażali się w ten już tą seniorską piłkę, bo na pewno w lidze no nikt nie będzie odstawiał nogi i też oni muszą się trochę przestawić na to trochę szybsze granie i takie bardziej siłowe, bo jednak w juniorach to jeszcze to nie jest na pewno to, co drużyny prezentują choćby w czwartej lidze.